Dzień dobry. Dziki. Co tam u was ciekawego słychać? Dajcie znać w komentarzu, a my dzisiaj porozmawiamy sobie na bardzo istotny temat, a mianowicie o tym, co się podziało z tematem chłodzenia w konsoli PlayStation 5. Sporo się podziało, a my dzisiaj, jako zupełnie bezstronni, bardzo obiektywni twórcy, odpowiemy sobie na pytanie, czy to dobrze, czy źle, odnośnie decyzji, jaką podjęło Sony, względem oczywiście odchudzenia systemu chłodzenia w swojej konsoli. Powiem wam tyle, że to dobrze, że za ten materiał biorą się całkowicie bezstronne osoby i w sposób obiektywny, rzetelny i merytoryczny będą potrafiły odpowiedzieć na to jakże istotne pytanie, czy odchudzanie w przypadku PlayStation 5, a dokładniej jego chłodzenia, to dobre posunięcie. Do tej pory na pewno mogliście usłyszeć w naszych filmach prześmiewcze komentarze na temat dużego rozmiaru. I nie chodzi tutaj o plotki na mój temat, lecz chodzi o wagę konsoli od Sony. Widać, że zadziałało, bo nowa rewizja PlayStation 5 jest aż o 300 gram lżejsza. Oczywiście od wersji wydanej w dniu premiery i chciałoby się powiedzieć: brawo Sony, udało się wam odchudzić tego giganta. Ale gdy jednak przyjrzymy się tematowi troszkę bliżej, okazuje się, że rzeczywistość jest wręcz tragiczna. Sony podjęło naszym zdaniem najgorszą możliwą decyzję i zredukowało masę tam, gdzie było najłatwiej, a jednocześnie była ona najbardziej potrzebna. Tak, dobrze myślicie, Sony zmniejszyło radiator w nowej PlayStation 5 blisko o 50%. Oznacza to, że od teraz konsole mogą być dużo gorętsze i głośniejsze. Wprawdzie w pierwszych testach tego nie widać, ale... No właśnie, jest ogromne ale. Nowe PlayStation 4 też nie były tragiczne pod względem głośności pracy, ale z czasem zaczynały być potwornie wręcz głośne. Czasem nawet nie do zniesienia. Wynika to z bardzo prostej przyczyny, że chłodzenie w konsoli ulega zabrudzeniu, co powoduje mniejsze możliwości cyrkulacji powietrza, a to bezpośrednio wpływa na temperaturę i fakt, że wentylator rozpędza się do dużo wyższych obrotów celem schłodzenia układu i utrzymania założonej temperatury. Tak więc o ile obecnie posiadacze konsol mogą nawet nie zauważyć różnicy między starą masywną konsolą a nową odchudzoną, o tyle w przyszłości może być między nimi przepaść. W każdym razie temperatura to oczywiście nie tylko głośna praca, ale również niższa wydajność, ponieważ obecne układy graficzne dostosowują swój zegar pracy również do temperatury, jaką uzyskują. Oznacza to tylko tyle, że jeśli konsola będzie gorąca, grafika będzie uzyskiwać niższą wydajność, która właśnie w przypadku PlayStation 5 będzie następować. Microsoft w konsolach Xbox zadecydował, że układy graficzne będą pracować praktycznie ze stałym zegarem, bez tak zwanych wartości turbo. Powoduje to, że dzięki temu układy te nie będą zależne od temperatury, jak te zastosowane w konsolach Sony, które właśnie zegary turbo uzyskują. Tak więc o ile jeszcze w konsoli Microsoftu tego typu zabieg skończyłby się na głośnej, ale wciąż szybkiej konsoli, o tyle w Sony po prostu będziemy odczuwać spadki wydajności tego sprzętu. Wizja ogrywania najnowszych tytułów, które dopiero dociążą nowe konsole ze znacznymi spadkami wydajności, to jakiś koszmar dla graczy. No nie powiem, dziki. No smuteczek trochę, nie? Nie rozumiemy, dlaczego Sony podjęło taką, a nie inną decyzję. O ile już sama budowa konsoli była dosyć dyskusyjna, ponieważ nawet podana wydajność na poziomie 10,3 teraflopów była tak naprawdę potencjalną wartością, którą mogłaby uzyskać konsola przy uzyskaniu maksymalnego zegara, to w przypadku konsoli Microsoftu wydajność na poziomie 12,3 teraflopa była stała. Tak więc rysuje się nam niestety bardzo czarny scenariusz, gdzie złe decyzje gonią złe decyzje. Najpierw decyzja o mocnym żyłowaniu układu celem nadgonienia konkurencji, a teraz jeszcze odebranie mu wydajnego systemu chłodzenia. Coś tutaj jakby nie gra.
A na domiar wszystkiego trzeba dodać jeszcze, że wysokie temperatury pracy skracają żywotność układu, który po prostu będzie bardziej się nagrzewał, dużo szybciej się zużyje i tym sposobem, kupując nową, wymarzoną konsolę, możemy się z nią po paru latach po prostu pożegnać, bo nie dosyć, że nie wymienimy w niej dysku SSD, to jeszcze teraz dojdzie zwiększone ryzyko uszkodzenia układu graficznego. Sony mogło odchudzić PlayStation 5 na 1000 sposobów, a nawet i na 1001. Ale postanowiono zrobić to w najgorszy możliwy sposób, który oczywiście wygeneruje dla firmy największe oszczędności, ponieważ układ chłodzenia wcale nie jest taki tani, a jeśli weźmiemy pod uwagę ilość produkowanych konsol, to oszczędności będzie można liczyć w milionach dolarów. Czy jednak taka postawa jest dobra dla nas konsumentów i powinna zachęcić nas do zakupu? Na pewno nie. Sony, wstydźcie się. Naprawdę się wstydźcie. I proszę nie mówić, że jesteśmy stronniczy, dobra? Ponieważ nie da się być bardziej stronniczym od nas, ponieważ jesteśmy ogromnymi fanboyami Microsoftu i wiemy, jak wytykać błędy konkurencji, a to się robi naprawdę bardzo prosto. Dlatego jeszcze raz powtarzamy. Nie wypominać nam stronniczości, ponieważ jest ona oczywista. No. Ale nawet już pomijając tą oczywistą stronniczość, to pomyślcie sobie tak, że ogrywacie sobie swoją ulubioną gierkę. Jest mega, wszyscy się cieszą, haptyczne pady sprawiają wam ogromną frajdę i nagle zaczyna się wam tutaj kotłować obraz i pokaz slajdów się robić albo dropy w FPS-ach. No, myślę, że można się wkurzyć, zwłaszcza, że wyobraźcie sobie taką sytuację, że wasz kolega na przykład ma bardziej doczyszczoną, zadbaną konsolę albo świeższą po prostu i on na przykład tego problemu nie będzie miał, bo jego układ nie będzie tak zwalniał jak na przykład wasz. No myślę, że tutaj może się stworzyć dużo takich kuriozalnych sytuacji, gdzie jedni będą narzekać, powiedzmy nawet recenzenci, na słabą optymalizację danego tytułu, a to dlatego, że ich układ chłodzenia będzie na przykład bardziej zabrudzony, czy też wyeksploatowany pod względem tam powiedzmy właśnie kurzu i innych takich rzeczy. No i tutaj naprawdę no średnio to wygląda. I biorąc pod uwagę całą tą otoczkę, tą sytuację, mamy tylko nadzieję, że wersja Slim, o której tutaj mówiliśmy wcześniej, to właśnie nie jest to teraz koncepcja tutaj Sony i właśnie taką wersję Slim sobie wymyślili, że tak naprawdę odchudzą tutaj chłodzenie i uznają, no to teraz już jest lżej, to macie to, co chcieliście. No i teraz znowu kolejna kwestia, że będziemy sobie teraz pluć w twarz, ponieważ śmialiśmy się tutaj z Sony i z jej gabarytów. No i kto wie, czy tego nam na złość nie zrobili, żebyście wy do nas mieli teraz pretensje, że wywołaliśmy wilka z lasu. No więc takie czasy niestety nastały, że firmy w różny sposób podchodzą do oszczędności i jedni wolą oszczędzić na jednym, powiedzmy na tym, że mniej zarobią na konsolach i zaoferują bardziej otwartą platformę, dzięki czemu będą więcej korzystać finansowo z usług, które będą dla graczy udostępniać i generalnie będą wszyscy bardziej zadowoleni, bo dostaną tanią konsolę i tani pakiet, w którym będą mieli zawarte sporo gier i będą mogli sobie po prostu dowolne tytuły ogrywać w prosty sposób i generalnie będą mogli sobie później to przenieść na telefon i dalej sobie grać po prostu za pomocą chmury w niewielkim abonamencie. No ale w każdym razie no są różne tutaj szkoły, jeśli chodzi o podejście do konsumenta i jeśli chodzi o podejście do tematu oszczędności. W każdym razie wychodzi na to, że to wszystko, co dla was na dzisiaj przygotowaliśmy. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie na temat tego, co poczyniło Sony. A jeżeli macie mało i chcielibyście obejrzeć więcej filmów, na kanale jest sporo materiałów poświęconych konsolom, nowej generacji, poprzednich generacji, czy też sprzętów retro, a nawet pecetów, bo też tutaj wdrażamy tą tematykę na kanał sukcesywnie. Jeżeli macie też ochotę na luźne gadki, to wbijajcie na Discorda, panuje tam naprawdę spoko atmosfera i można na luzaku pogadać. Link do kanału macie oczywiście pod filmem, a my co? Widzimy się w najbliższy piątek przy okazji kolejnego materiału. Tak więc do zobaczenia moi mili, nie przejmujcie się Sony, do zobaczenia,
Cześć.